pływalni Delfin w Skoczowie można nie tylko popływać, pograć w kręgle czy poćwiczyć na siłowni. Od niedawna możemy też nawdychać się jodu w tężni, która jest nową atrakcją skoczowskich pływalni. Jest to tężnia solankowa, w której wykorzystywana jest solanka zabłocka, która w składzie ma przede wszystkim jod. Stężenie jodu w tej solance jest tak duże, że wystarczy jeden seans 45-minutowy. To jest tak, jakby się przebywało przynajmniej 3 dni nad morzem i to przy dobrej pogodzie. Koszt to tylko 5 zł i ulgowe bilety dla emerytów czy dzieci w cenie 3 zł. Seanse trwają 45 minut. Służy oczywiście wszystkim, którzy mają kłopoty z układem oddechowym, chorzy na tarczycę przede wszystkim. Jest to taka namiastka tężni ciechocińskiej. Seanse w tężni pomagają też w czasie ogólnego osłabienia, nadmiernego stresu, a profilaktyczne przebywanie w leczniczym inhalatorium wzmacnia odporność. Tężnia czynna jest w godzinach pracy pływalni. Dorota Kochman, portal OX.pl.